Ciekawa jestem, czy słyszeliście kiedyś o 100 pytaniach, których nikt nie zadaje. No więc ja dzisiaj wpadłam w tę pułapkę i na część z tych pytań odpowiem. Oczywiście sama jestem ciekawa, co to za pytania i tak naprawdę dlaczego nigdy wcześniej nie zostały zadane. To okaże się zaraz. Zaczynamy. Jezu, mam nadzieję, że zamknięto. Oj, chociaż najgorzej czasem się budzę i się łapię, że jestem tak... No, nie, znaczy mam nadzieję, że większość czasu przynajmniej jest zamkniętą. No jasne, jest ktoś, kto się nie załatwił krzaka? To jest naturalne w ogóle od dziecka, no przecież to... Zwłaszcza jak jest się małym, to ciężko zdążyć, w sensie... Pewne rzeczy przychodzą do nas nagle. Boże, jak w pierwszym pytaniu, mam nadzieję, że nie. Bo tam jest taki jednak problem natury brak papieru, nie? No chyba, że ktoś na przykład w aucie ze sobą wozi rolkę, a znam takich. Już teraz wiem po co. Zawsze łudziłam się, że oni wycierają nosek tym papierem. Łóżka, myślałam, że będzie buta, myślę sobie banał, ale łóżka. Wydaje mi się, że 2 metry na 2,20 albo 2,20 na 2,20, coś takiego, bo to wynika z pościeli chyba, jaką kupuję. Najdziwniejsza? Jezu, co ja mam dziwnego? No, stópki mam dziwne. Mam dziwne stópki, bo one od tańca tak opadają. W sensie normalnie, jak ludzie na przykład leżą, nie, jak to jest noga, no to ich stopa robi tak, prawda? Ale moja stopa, jak leży, robi tak! I to jest dla niej zupełnie naturalne. Więc to jest śmieszne, bo kiedyś miałam taką sytuację, że wrzuciłam jakieś zdjęcie do sieci, że sobie spałam, a mój mąż mi zrobił. Miałam wtedy zamkniętą buzię. Ktoś tam napisał, że tak, na pewno nie śpi, tylko pozuje, bo nawet se stópkę obciągnęła tak, do zdjęcia. A ona była zupełnie wyluzowana, po prostu ona taka jest. I pokaż stópkę. Też tak. Nie taka? U normalnych ludzi jest stopa taka, u mnie jest taka. A jak obciągnę, to jest taka. Więc to jest w ogóle taki rodzaj wyjątkowości stópnej. I oczywiście, że mam dłuższe palce u dłoni, natomiast faktycznie mam bardzo długie palce u stóp, może to też jest u mnie dziwne. Dobrze, powiedziałam, że ogólnie mam stopy dziwne. No, tak, czyli dłuższe u rąk. I to w ogóle akurat było super w moim życiu, bo kiedy w młodości, no dobrze, dzieciństwie, grałam na fortepianie, to podobno właśnie takie pianistyczne palce, że takie długie i że wtedy niby się lepiej gra. Nie wiem. Nie kojarzę sytuacji, ja pewnie pamiętałabym, jakbym na środku drogi nagle stanęła autem, ale nieraz udawało mi się dosłownie na oparach wjechać na stację benzynową. No, to była chyba siła umysłu, która pchała moje auto. Bywało, bywało i to nieraz. O Jezu, jaką mam akcję! Bo w ogóle ja jestem ze Szczecina i... Oczywiście Szczecin nie leży nad morzem, dostałam o to bardzo dużo pytań, ale morze jest całkiem niedaleko, więc my z rodzicami bardzo często jeździliśmy sobie na weekendy nad morze. No i podczas tych weekendów były różne tam atrakcje dla dzieci, kiedyś właśnie była wybudowana scena, wydaje mi się, że to było w Dziwnówku. I były jakieś takie właśnie różne atrakcje dla dzieci i w pewnym momencie wszystkie dzieci były zaproszone na scenę i okazało się, że był to rodzaj jakiegoś balu przebierańców i pani wszystkich po kolei pytała, za co się przebrali. I przyszła moja kolej, ja oczywiście nie byłam za nic przebrana i mówię, za czerwonego kapturka, a pani patrzy na mnie, ja stoję ubrana cała na zielono, mówię, a może jednak za żabkę?
No więc to jest akurat taka historia z przebieraniem, która naprawdę utkwiła mi w pamięci, a miałam wtedy, nie wiem, może ze 4 latka, byłam naprawdę malutkim dzidziusiem. A później pamiętam, że bardzo często przebierałam się za wróżkę. Uwielbiałam. Takie czapki miałam wysokie, z których zwisała taka chusteczka, no i różdżka koniecznie. No i dużo tiulu. No tutaj muszę się Wam do czegoś przyznać. No bo czasami na zdjęcia, jak mam takie większe dekolty, a tego biustu gdzieś tam brakuje, a jestem cykorem, żeby sobie tak powiększyć piersi permanentnie, no to sobie powiększam. W sensie, oczywiście biustonosz jest jedną z metod, tak, czyli fajny push-up, ale czasem mi to za mało. No i wtedy sięgam po różnego rodzaju rozwiązania i na przykład ostatnio na zdjęciach zaoferowano mi skarpetki, ale ponieważ zaoferowano nieświeże, to nie skorzystałam. I poszłam po prostu w wypychanie biustonosza materiałem, jaki znalazłam. W sensie był to tiul. No i tam się napchało tiulu. Kulisy są straszne, bo po jakimś czasie to zaczęło ubierać. Koniec, że ja to mówię. No i jeszcze w ogóle musiałam sobie jeszcze dołożyć chusteczkę, żeby nie bolało mnie tiul. Nie mówcie tego nikomu. Ale czasami właśnie jak o to pytacie, hej, taki masz duży biust tutaj, czy powiększyłaś? Nie, nie powiększyłam, albo ewentualnie na kilka minut. Takie rozwiązanie. Masakra. Ale już przyszła głupia rzecz tego. Wydaje mi się, że chyba jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy to jest moja blizna na mojej lewej nodze. I to całkiem spora blizna po operacji kolana. Ponieważ to była operacja bardzo skomplikowana, to miałam zrobionych kilka dziur, czyli mam takie jakby blizny po artroskopii, ale oprócz tego jeszcze mam takie cięcia. No więc to moje kolanko jest faktycznie dosyć mocno poharatane. I oczywiście chciałam tych blizn się pozbyć, więc nawet już kilkukrotnie robiłam laser taki na usuwanie blizn, ale jednak one są na tyle mocne, że nie chcą się ze mną rozstać, więc są może troszkę jaśniejsze, ale nadal bardzo widoczne i po prostu już będą ze mną na zawsze. Boże, co to jest za jakieś rozbierane show? O tu. Tu taka długa, potem tu kropka, potem tu kolejna długa, tu kropka i tu kropka. Także trochę tego towaru jest. Także to są moje znaki szczególne. Boże, ile w życiu przeszło. Ale jeżeli chodzi o bliznę, no to jeszcze mam bliznę oczywiście po dziecku, po cesarskim cięciu. I czy mam jeszcze jakieś blizny? O, mam jeszcze śmieszną jedną bliznę, ale już Wam nie pokażę. Ale ogólnie jest zlokalizowana tu, bardzo wysoko na udzie. I to jest blizna, której też się nabawiłam, jak byłam dzieckiem. Znaczy też, w sensie w tej się nabawiłam, jak byłam dzieckiem. Bo pod blokiem, w którym mieszkaliśmy, był taki mały plac zabaw z piaskownicą i ze zjeżdżalnią. I właśnie ta zjeżdżalnia była zepsuta. Wystawał z niej taki wielki drąg, drut, taki pałąk. I jakby nic z tego nie zrobiłam, po prostu zjechałam. Ale, że tak powiem, utknęłam. I tak zawisłam na tej nodze, na tym drucie do góry nogami. Z tej zjeżdżalni zwisałam. Więc było to straszne, bo ciężko było w ogóle mnie z tego zdjąć. Ktoś mi chyba pomógł. I pamiętam, że pobiegłam do domu i to tak mega po prostu krwawiło, więc moi rodzice przerażeni, bo ja z krwią na całej nodze nie wiedzieli, co się wydarzyło. I pierwsze co, to oczywiście chcieli mnie zawieźć na pogotowie, żeby to zszyć, ale ja po prostu tak się darłam, że się nie godzę. No, że pomimo tego, że mi tłumaczyli, że pewnie jak mi to zszyją, to będzie malutka blizna, to jednak zostałam z tą dziurą w nodze, która no, się zabliźniła, tak powiem, na grubo. Raczej.
Maruszko, niedługo ślub. Mam suknię, ale potrzebuję jeszcze butów dla pana młodego. Zaproszeń, DJ-a, takiego z wolnym terminem. Bukietu, dekoracji, śpiewaczki do kościoła, samochodu czerwonego, cabrio najlepiej. No i żeby sala weselna była w dobrej cenie. Poproszę. Nie potrzebujesz do tego czarów. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Katalog firm ułatwi Ci organizację najważniejszego dnia w życiu. Pozwoli oszczędzić czas, pieniądze, a co najważniejsze, zredukuje poziom przedślubnego stresu. Czy ja w ogóle cokolwiek prenumeruję? Poczekajcie. Gazety to nie. Gazety żadnej nie prenumeruję. Netflix? A jak to się nazywa, co ja to prenumeruję? W sensie takie kupuję roczny dostęp do tych takich warsztatów. Masterclass. O, to jest świetna rzecz. W ogóle sprawdźcie sobie Masterclass. To są takie właśnie filmy nagrywane przez największe gwiazdy z różnych dziedzin, światowe gwiazdy, gdzie opowiadają po prostu o swoim fachu, o swoim zawodzie, wprowadzają tak trochę w swój świat. No jest to tak interesujące i w ogóle tak niesamowite nazwiska tam występują i tak wciągająco są prowadzone te ich warsztaty, lekcje, rozmowy, że nie sposób się oderwać. Więc to jest super, super, super. I to jest chyba jedyna rzecz, którą tak jakby subskrybuję, prenumeruję. Tak mi się wydaje. Gazety takiej papierowej żadnej. A jeszcze się w ogóle coś prenumeruje? Oh my God, jestem siostrą, jestem młodszą siostrą, jestem bardziej nieznośną siostrą, jestem bardziej szaloną siostrą, ale chyba równie fajną. Fajna jestem w ogóle. W ogóle chciałabym, żeby moje dziecko miało taką siostrę jak ja jestem, taką super siostrą w ogóle. Powiem skromnie, jestem spoko. A co to jest film dla dorosłych? Co to jest film dla dorosłych? Taki, że na przykład 16+, czy pornos? Pornos? No, słuchajcie, muszę jakby przyznać, że nie jestem fanką. Nie oglądam, ale tak naprawdę nie pamiętam pierwszego razu. Pierwszy raz. Pamiętam, że jak byłam małym dzieckiem, to no już rodzice wysyłali oczywiście nas, dzieciaki, do łóżka i sami oglądali jakieś filmy dla dorosłych, ale nie typu porno, tylko normalne dorosłe filmy. To ja często podglądałam, co tam oglądają, bo akurat to było super zabawne, bo w naszym mieszkaniu mieliśmy tak, nie wiem, pamiętacie takie czasy, że wszyscy robili sobie takie szafy z drzwiami przesuwnymi, z lustrami. Był jakiś taki trend jakiś czas temu. I my mieliśmy w każdym pomieszczeniu po prostu te szafy przesuwne z lustrami. I te lustra były tak ustawione, że jak rodzice w tym dużym pokoju oglądali film, to ja jak leżałam w swoim łóżku też go widziałam. Więc w ogóle bajka. Na szczęście nie oglądali strasznych sprośności, bo to mogłoby się źle odbić na mojej psychice. Ale coś tam podejrzałam, jakieś buziaczki. Nie umiem chyba za dużo. Umiem gwizdać, ale to się chyba nie robi językiem, tylko ustami, tak? Ale tych takich jakiś, jak ludzie potrafią w rurkę zrobić, nie umiem tego. Tak się boję tego zdradzić, czego się boję, bo wiem, że kiedyś ktoś to przeciwko mnie wykorzysta, a ja wtedy po prostu padnę trupem. Więc chyba bezpieczniej dla mnie będzie, jak tego nie powiem. Mogę tylko powiedzieć, że jest to zwierzę, którego się boję najbardziej na świecie.
zwierzaczek. Zwierzątko. I jeszcze jedna rzecz. Nie lubię, boję się być sama w takich jakby nie moich miejscach, czyli na przykład jak jeździmy sobie teraz z produkcją na nagrania programu nowego ślubno-weselnego i znów to jest taki moment, że jeździmy po całej Polsce i jesteśmy daleko od domu i często jest to kilkudniowy wyjazd, więc zostajemy w hotelach, to bardzo boję się być sama w pokoju hotelowym, boję się sama być, boję się sama spać. Jest to takie dla mnie bardzo niekomfortowe. Potrafię nawet nie spać całą noc, bo się boję. W sensie jakoś tak czuwać. Nie, to jest niefajne uczucie. No wiadomo, że czekoladą, lodami, bezą, tartą, wszystkim co słodkie. Nie, to nie były to długie przestoje. Czasem zdarza mi się, jak się pakuje właśnie na jakiś wyjazd, zapomnieć szczoteczki do zębów albo pasty. Ale to nie powoduje jakiegoś u mnie długiego przestoju w zachowaniu higieny jamy ustnej, bo po prostu od razu lecę, gdzieś dojadę na miejsce do sklepu, żeby zakupić. Więc może mi się zdarzyć na przykład, że okej, rano umyję, a wieczorem nie umyję, czyli no, że na przykład drugi raz nie myję. Słabe to. O Jezu, wiem. Byłam kiedyś, ponieważ kiedyś jeszcze jak zawodowo tańczyłam, całkiem sporo czasu spędzaliśmy w Hongkongu, bo to było miejsce, w którym taniec bardzo mocno się rozwijał i to było też takie miejsce, które zapraszało takich światowo bardzo dobrych tancerzy, żeby po prostu uczyli tam dzieciaki, osoby dorosłe. I spędzaliśmy tam sporo czasu. No i też zawsze właściciele tych szkół tanecznych w Azji bardzo pięknie starali się nas gościć, więc zawsze zabierali nas na kolację. No i powiem, kiedyś taką kolację, na której siedzieliśmy i w ogóle jakoś tak bardzo długo czekaliśmy na te dania, które sobie zamówiliśmy, ale w pewnym momencie przynieśli jakieś takie przystawki do dzielenia się. I ja ogólnie taka jestem bardzo ostrożna z tym, co jem, zwłaszcza kiedy na przykład nie jestem pewna, co to jest. No ale na tym stole znalazłam orzeszki, nerkowce. No i pyszne. Jadłam. A potem się okazało, że to nie były orzeszki, ale kształtem wyglądały jak nerkowce. Tylko okazało się, że to były, Jezu, żebym nie skłamała, prażone tutaj chrząstki typu łokcie kurczaków. No, powiem wam, że teraz jak biorę łożeszka, to trzy razy się upewniam, co jem. No, ale nie, bo na przykład to w sumie fajnie, że nie wiedziałam, bo gdybym wiedziała, pewnie bym nie spróbowała, a tak na przykład wiem, że łokcie kurze smakują jak orzeszki. Czego? Nie mam karty. W ogóle, wiecie co, ja nie kolekcjonuję tych takich kart, bo jakby mam wrażenie, że do którego sklepu nie wchodzisz, to ktoś ci oferuje kartę. Jak ja bym miała te wszystkie karty, nie wiem, nosić ze sobą na co dzień, na wypadek, że akurat wejdę do tego sklepu. Nie, w ogóle nie mam żadnych kart. Mam tylko karty płatnicze i w nich się gubię, a to dopiero ze sklepu. Jeszcze się zastanawiam. Kiedyś miałam jakieś karty, ale ja mam takie poczucie, że te karty nic nie dają, to po co je mieć? Żeby portfel wypełniać? Nie, bez sensu, ja w ogóle lubię małe portfele, także nie noszę nic, co jest zbyteczne. Izabela Noska.
Bo jestem próżna jak nikt inny. Nie, żartowałam oczywiście. Lubię swoje imię. Bardzo, bardzo podoba mi się imię Izabela. Nawet miałam taką myśl, że jakbym miała córkę, to też albo bym jej dała na imię Izabela, albo jakoś tam na drugie, bo to jest przepiękne imię, też z fajną historią, więc super. Izabela. Na pewno nie nadałabym sobie imienia Grażyna, które odziedziczyłam po mojej mamie jako drugie. Zwłaszcza, że mój mąż na drugie ma Janusz, więc w ogóle jesteśmy statystycznym Januszem i Grażyną. Więc Izabela jest super, a bardzo, bardzo kocham moje nazwisko Janachowska, bo tylko moja rodzina ma je w Polsce, więc jak ktoś jest Janachowski, to jest mój, swój, czyli nasz, czyli wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny. A jeżeli chodzi o jeszcze jakieś imiona, które na przykład mam w głowie kobiece, które mi się bardzo podobają, to bardzo podoba mi się imię Carmen, podoba mi się Elżbieta, podoba mi się Waleria, podoba mi się Aurelia. Coś mi się kiedyś jakoś podobało. Eulalia. Lubię takie imiona, które są takie trochę bardziej wyszukane i może mniej popularne. Gdzieś tam, które mają taki pierwiastek jakiejś atrakcyjności w sobie, bo zatrzymują uwagę. Ale nie, ale ostatecznie bym nie zmieniła, a chociaż tu jest też historia, bo ja w ogóle na imię miałam mieć Karolina. Moim rodzicom podobało się imię Izabela oraz imię Karolina. I podobno na zapałkach losowali, które imię zostanie mi nadane. I wylosowali Karolinę. I mój tatuś szedł zarejestrować mnie do urzędu i miałam być Karolina Izabela Janachowska. Natomiast jak szedł do urzędu, to po drodze pani szła z pieskiem, z takim małym ratlerkiem i tak mała: Karolinka, Karolinka! I jak on to usłyszał, powiedział: no nie. Więc zaszedł do urzędu i dał mi na pierwsze jednak Izabela, nie Karolina. Karolina nie wpadła nawet na drugą pozycję, tylko na drugie dał imię właśnie po mojej mamie, co moją mamę niemiłosiernie wkurzyło, bo ona też nie znosi swojego imienia. Natomiast tata jakby chciał zrobić jej taką przyjemność, tak ją docenić, ponieważ moja mama miała bardzo, bardzo trudną ciążę ze mną, więc to był ogromny też cud i wysiłek z jej strony, poświęcenie z jej strony, że ja się urodziłam, więc chciał po prostu jej zrobić taką przyjemność i zostałam Izabelą Grażyną Janachowską. No w ogóle, jeżeli chodzi o brzydkie zapachy, to jak sobie przypomnę, taki właśnie zapaszek towarzyszący wejściu na salę taneczną, to był zawsze taki zapaszek, który łączył w sobie taki pocik z brudnym bucikiem. Natomiast ja zawsze dbałam o to, żeby nie rozsiewać tych zapaszków. Nie jestem fanką takich zapaszków, natomiast to wymagało no, takiej bardzo dużej ostrożności, bo faktycznie te buty taneczne to była taka część naszego stroju, która bardzo szybko się niszczyła, psuła i też zaczynała po prostu troszeczkę podsztynkiwać, więc trzeba było bardzo regularnie te buty wymieniać. Natomiast to też wiązało się z całkiem sporym kosztem. No i też nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby te buty tak często zmieniać, jak może zapach by tego wymagał. Więc no, te sale taneczne, och, cieniowały. Niestety. Jezu! Uduszę. Tego nie było w 100 pytaniach, które nikt nie zadaje. Słuchajcie, dziuba i dziuba. O Jezu. To są ksywki moja i mojego męża. Ale wzięło to się z na absolutnym początku naszej relacji z kabaretu, ponieważ ja kocham kabarety. Kabaret Hrabi miał właśnie taki przepiękny swój spektakl, powinnam nazwać, który właśnie był zatytułowany Dziubas i to był chyba pierwszy kabaret, który wspólnie z moim mężem oglądałam i po prostu rozłożył nas na łopatki. Za każdym razem, jak go oglądamy, no to
po prostu sikamy po gaciach, co mam wam powiedzieć. No i jakoś najpierw sobie zżartowaliśmy z tego, a potem tak do nas przylgnęło, zostało i wszyscy nasi znajomi to znają i duża większość z nich tak właśnie do nas mówi. Jak inaczej nazwać widelec? Mini trójząb. Albo czekaj, Neptun miał. Sztuczce Neptuna. Oh my god, było fajnie, jednak strach ma wielkie oczy. Znaczy, no śmiesznie, nie? Znaczy, mi było zabawnie, mam nadzieję, że jak słuchaliście tych moich wypocin w formie odpowiedzi, to też się uśmiechnęliście. Mi było przyjemnie. Lubię od czasu do czasu tutaj też na kanał wrzucić coś, co jest takie bardziej na luzie, trochę właśnie z przymrużeniem oka. I właśnie to oczko na koniec do was puszczam i życzę wam miłego dnia. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!